I wtedy Leonidas wraz ze swoimi 300 braćmi rzucił się w wilwarki. Wilwarki, wilwarki, wilwarki. Takie blue. Tak wyglądają wszyscy ludzie na studiach właśnie. O Jezu. Aż się załzawiłem. Dzięki. Jeszcze raz, co? Bierze pan udział w maratonach, jak widzę. Mhm. Super. Super. A zrobił pan jakąś życiówkę kiedyś? Bo ma pan to scenariusz. A, że to tutaj. O, myślałem, że... To fajnie. No, pomyliło mi się... Dobra, lecimy. A nic konkretnego. Wypadł mu ptak, z kim ja mieszkam. 5 lat w zawodzie, no to muszę się po prostu zapytać, jakie są pańskie oczekiwania finansowe? To stosunkowo wysokie. Prosiłem kurde o przerwę. No dobrze, no to tutaj, już żebym mógł zerknąć. Przerwę, no. Jakie są oczekiwania finansowe w takim razie? Rozumiem. Nie, po prostu chciałem zrobić taki dramatyczny ten, taką przerwę, jakby się zastanawiał, okay. Ale... Jeszcze raz. Weź dalej, no tak! No. Ja pierdolę, jeszcze raz. Do skutku. W tym trabalu, bo tylko gadę pozie. Ja się. Do bluperców pomylił tekst. Moja mama muszę odbierać. Pozdrów. No. Co pan robi? Strzelam do niego jak do traktora, nie do traktora. Ostatnie pytanie w takim razie. Ale w takim razie, czy a ty mówisz połykam, sorry. Pani, że kocha pani pracować z gadżetami. No tak, w sensie w zabawkach. Dobra, jeszcze raz. Pani to robi specjalnie, ja wiem. Proszę pana, ja biorę w... W dupę! To jest trudne. W dupę! Już było tak blisko, no. Dobrze, dalej. Piesek szczeka. Pani się nie przejmuje tym pieskiem. Zdawni ry. O, dobra, dalej. O, panie, ambicje. O kur... Dość... Co się dzieje? Ja p***ole, dobra. Dobrze. No dawaj. Zaraz się zabiję. Jeżeli będziemy musieli to powtarzać. Sztos, moi państwo, sztos. Dominika rozk***ala dzisiaj. Dobrze, jeszcze raz. Czy mógłbyś podać mi papier? Bierę to, kurwa. To było piękne.